To nie pastwisko ani mini zoo. Boisko w Gliwicach, które od lat było nieużywane, w końcu zacznie ponownie służyć. Jak widać, prace są w toku, a ekipa zajmująca się zielenią przerwy sobie nie robi. To najbardziej popularny sposób, a to ekologiczna alternatywa. Owce kameruńskie mają duży apetyt. W pierwszym momencie mieszkańcy byli ich obecnością mocno zaskoczeni. Policja przyjęła o drugiej w nocy, że, że tutaj jakieś wilki, jakieś zwierzaki, tutaj się wałęsają na boisku. Na Sikorniku to już nowa atrakcja. Są też osoby, które chwalą taką naturalną metodę renowacji boiska. Nie ma kto kościć, to wy zaczynałem wpuścili. od dwóch sztuk owiec. Dzisiaj mam ponad 150, także jakby tak te wszystkie owce tutaj wpuścić 150 sztuk, to jeden dzień jest opanowany. Nie chodzi tylko o koszenie, bo nawożenie też jest ważne. Im większy apetyt, tym lepiej, bo plany dotyczące tego obiektu są ambitne. Akademia Piłkarska Brazil ma doświadczenie, bo z pomocą sponsorów już jedno takie miejsce przywróciła do życia. W 2021 roku przejęliśmy boisko w Czekanowie covid ciężko było, trudno było, ale, ale udało nam się tam stworzyć bazę taką naszą już sportową, gdzie też jest na, tą, na obecną chwilę 70 dzieci. Niebawem mają się tu odbywać treningi i mecze, ale ważne, że poza tym boisko ma być ogólnodostępne. Wiemy, że będą piłki, wiemy, że będą koszulki, puchary i to będzie się działo. Tu tak jak powiedział ktoś, że będą może kontynery stałe, gdzie dzieci mogą że się sami będą mogli przebierać. Także ja wierzę w to. Niewykluczone, że owce zostaną tu na stałe i będą oglądały rywalizację młodych piłkarzy. Kto wie, być może na ich oczach narodzi się talent na miarę Lewandowskiego.